witam Państwa serdecznie na konsultacjach kolejnych. Myślę, że nie muszę się już przedstawiać. Witam również Panie Dyrektorki, witam Panią Radną. Więc przystąpimy może, jak już korzystając z obecności Pani Dyrektorek, może o wyjaśnienie nam pewnych spraw, ponieważ Rada Rodziców i przedstawicielka tej Rady powtórzyła na poprzednich konsultacjach sprawy, które nas zaniepokoiły i które zbulwersowały, widzę, rodziców. Chodzi o to, że wymienię, na przykład są zbyt małe szatnie, nie wystarczają na potrzeby Państwa akurat podopiecznych. Czy mogłyby się Panie odnieść do tej sprawy? Szatnie w naszej szkole zostały rozbudowane swego czasu. Kawałek korytarza został zajęty i jedna rozbieralnia została przeznaczona na szatnie. Może one nie są szczytem luksusu, ale na pewno jest tak, że każde dziecko ma swój wieszak. I w każdej szatni są ławeczki, natomiast rzeczywiście pewnym problemem jest na korytarzu, kiedy małe dzieci kończą lekcje i czekają na nich babcie, dziadkowie, rodzice, opiekunowie. Jest to w okresach jesienno-zimowo-wiosennych, kiedy rzeczywiście tam troszeczkę ludzi stoi i dzieci, które idą do szatni, muszą między tymi ludźmi przechodzić. Poza tym staramy się z rodzicami przekonywać, żeby nie wchodzili do szatni, wręcz żeby dzieci uczyć po pierwsze samodzielności, po drugie, żeby w tych pomieszczeniach szatni miały więcej miejsca dla siebie. Natomiast tak jak mówię, ma każde dziecko swój wieszak. Mówię, może to nie są boksy, tak jak w niektórych szkołach, typu na przykład w gimnazjum naszym za ścianą, natomiast wieszaków nie brakuje. Dziękuję, a mam pytanie. Jeżeli do dyspozycji szkoła podstawowa miałaby również część rozbieralni, znaczy rozbieralnię tam w tej części sportowej, czy to zaspokoiłoby potrzeby? To znaczy rozumiem tak, że w tym momencie, gdy dysponujemy halą sportową, tak? I rozbieralniami i szatniami przy hali sportowej, to wtedy rzeczywiście możemy tutaj te szatnie, te rozbieralnie, które są i ten magazynek WF-istów, właściwie cały, bo to jest taka jakby przybudówka, znaczy to jest takie zupełnie pięcioparterowy budyneczek. Rzeczywiście można by to wyremontować tak, nawet łącznie z wyburzeniem ścian, aby zrobić jedną dużą szatnię, na przykład dla klas młodszych lub starszych, no to w zależności. Znaczy jest to możliwe. Myślę, kwestia jeszcze spraw takich techniczno-budowlanych. Tam jest, w nowym budynku jest, przy hali jest 6 rozbieralni, więc chyba powinno wystarczyć. Zwłaszcza, że maksymalnie na WF-ie, jeśli byłyby 2 klasy, to są powiedzmy 4 grupy, więc w tym momencie to by, zresztą starczyło w gimnazjum, to by dla naszych dzieci starczyło. Jeśli całkowicie wynosimy WF-istów do hali i jeśli tą halą dysponujemy w 100%, to wtedy myślę, że byłoby to rozwiązanie, które mogłoby być przyjęte. Ale mówię, hala tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji w godzinach dopołudniowych. Tak, tak. Rozumiem. Dziękuję. Następna sprawa to jest zbyt mało sal lekcyjnych. Ile w tej chwili brakowałoby sal, oprócz tego, co Państwo użytkują? No w tym momencie, biorąc pod uwagę wyniki rekrutacji, to mamy tak. Będziemy mieć 3 klasy pierwsze, 3 drugie, 2 trzecie, to daje nam 8. Plus jedna zerówka 9. Na ten moment do edukacji wczesnoszkolnej mamy sal 8, więc jeszcze jedną salę musimy przeznaczyć na edukację wczesnoszkolną. Swego czasu, gdy było ciasno dosyć i nabór był spory, gdy szły te 2 roczniki, wykorzystywaliśmy w tym celu również salę świetlicową, ale wolałabym tego uniknąć, bo to nie jest ani dobre, ani komfortowe i powinna to być osobna sala. Także w tym momencie, zostając w takich warunkach, jak jesteśmy, czyli w starym budynku, musimy zaadoptować jeszcze jedną salę do edukacji wczesnoszkolnej. Okej. Czy tutaj na przykład po połączeniu gabinetu dyrektora gimnazjum obecnie i sekretariatu, czy taka sala by wystarczyła Państwu?
Znaczy, to na pewno nie mogła być ta sala w tym miejscu, bo mamy klasy młodsze na dwóch korytarzach, pierwszym i drugim piętrze w starym budynku, więc z zasady takiej, że ten oddział też musiał być tu gdzieś w pobliżu tych małych dzieci, ale to jest kwestia lokalizacji. Nie mówię o sprawach organizacyjnych, tylko o... Tak, pani prezydent, ewentualnie by to dawało, ale jeszcze w tym momencie wchodzą w grę pracownia biologiczna i fizyczna. Czyli państwo by sobie to mogli... Boże, przepraszam, chemiczna i fizyczna przede wszystkim... Które... Pytanie, czy państwo by wtedy mogli sobie przeorganizować, jeśli byście uzyskali jeszcze jedną salę lekcyjną? Przydałoby się przynajmniej jeszcze dwie. Znaczy, jeśli jedną zagospodarowujemy, no tam jeszcze część można będzie, no wszystko zależy, czym będziemy dysponować, no mówię. To znaczy, mówię w tej chwili... Znaczy, na pewno, gdybyśmy zostawali w starym budynku, ten tam, gdzie jest gabinet dyrektora w tej chwili w gimnazjum, jest ta sala niezbędna. I czy to by zaspokoiło w tej chwili państwa potrzeby? Pytam jeszcze raz. Dla 1-3, dla 0-3 powiedzmy tak, ale zostaje nam problem... Mówię o całej szkole. Ile w takim razie potrzeba dokładnie sal? No musielibyśmy się zastanowić, gdzie ulokować pracownię chemiczną i fizyczną. Mhm, dobrze. Czy pani właśnie bierze pod uwagę, tak jak pan pyta, również? To znaczy, gdybyśmy się utrzymali na poziomie trzech oddziałów, to z kolei w przyszłym roku znowu jednej sali dla 1-3 brakuje. To znaczy, więcej niż trzy oddziały to bym raczej nie liczyła, ale powiedzmy, gdybyśmy utrzymali się, to byłoby nam jeden klas 1-3, 9 oddziałów plus załóżmy zerówka 10, czyli jeśli zaadoptujemy jedną salę, to na następny rok, kolejny rok będzie znowu o jedną salę mniej. Okay. Na edukację wczesnoszkolną. Ale oczywiście jak wyjdzie rekrutacja, no to trudno w tej chwili powiedzieć. Rozumiem, dziękuję. Sprawa jeszcze przebieralni i szatni, to powiedzieliśmy. No i to, że w tej chwili dzieci ćwiczą na korytarzach, czyli za mało jest, tak? Czyli potrzeba korzystania z tej sali, hali gimnastycznej. I jeśli dostaniemy do dyspozycji halę sportową, to tam załóżmy lokujemy WF klas starszych, a wtedy klasy młodsze na pewno mają WF, wszystkie godziny WF-u na, chociażby na starej sali. A z kolei, gdy byłoby za ciasno również i starszym klasom, no to też te małe dzieci nie mają na każdej godzinie WF-u. Załóżmy 6-7 godziny byłaby sala gimnastyczna też również do dyspozycji klas starszych, na przykład czwartych. To zdecydowanie by poprawiło... rozwiązało sprawę WF-u i podziału na grupy na WF-ie. I jednocześnie dało dzieciom małym możliwość korzystania z WF-u w takich prawdziwych warunkach. Zwłaszcza, że w przyszłym roku klasy trzecie WF będą mieć panowie od WF-u, więc oni już będą potrzebowali no już takiej rzeczywiście profesjonalnej sali. Okay. Także to warunek jest naprawdę do spełnienia. Zrozumieliśmy i będzie to zaprotokołowane. Proszę państwa, pozwolę sobie odczytać pismo, jakie dostałam w mailu, bo już starosta podpisał, dotyczące odpowiedzi na nasze pismo co do państwa propozycji zagospodarowania tego obiektu przez jednostki będące podległe panu staroście. W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2019 znak pominę oraz w związku ze spotkaniem z mieszkańcami miasta Starochowice w dniu 11.04.2019 w sprawie zagospodarowania między innymi budynku po gimnazjum nr 3 Zarząd Powiatu w Starochowicach bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w przedmiotowych konsultacjach. W odpowiedzi na złożone propozycje w zakresie możliwości przeniesienia zaproponowanych jednostek powiatu starochowickiego uprzejmie informujemy, że nie planujemy umieszczenia ich w budynku po gimnazjum nr 3. Jedyna rozważana i analizowana przez Zarząd Powiatu opcja mogłoby być przeniesienie do wskazanego budynku zespołu szkół zawodowych nr 3. Tak brzmi odpowiedź powiatu. Więc reasumując, jeżeli chodzi o potrzeby szkoły podstawowej, proszę o ciszę, szkoły podstawowej nr 11, no to widzimy, że potrzeba sal lekcyjnych, zwiększenia jej do przynajmniej dwie w stosunku do dzisiejszych. Więc my jako komisja rozważymy możliwości techniczne tutaj zorganizowania czy wygospodarowania, mówiąc konkretnie, takich sal.
Jeżeli chodzi o zagospodarowanie pozostałej części, no niestety jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że te Państwa propozycje no niestety nie spotkały się z uznaniem starostwa. Będziemy w takim razie analizować dalej potrzeby. Przepraszam, a... Chwileczkę, nie skończyłam. Proszę bardzo. Będziemy analizować te potrzeby i pomysły, jakie jeszcze mogą się wysunąć i będziemy Państwa o tym informować. Teraz słucham Pana. Dzień dobry. Może się Pan przedstawić. Łukasz Wacławik, rodzic SP11. Do Urzędu Miejskiego wpłynęły także pytania, które zadaliśmy między innymi powiatowi. Czy powiat zna koszty przeniesienia na przykład szkoły? Cały czas czekamy na ZDZ-u. Proszę Pana, owszem, proszę Pana, ale akurat te sprawy nie są przedmiotem dzisiejszego spotkania. Są to konsultacje dotyczące zagospodarowania tej szkoły, a nie kosztów związanych z powiatem. Chyba trochę... No chyba nie do końca. No więc jeżeli Pana interesują te sprawy, to proszę wystąpić do powiatu, dlatego że my... Ale ja występowałem do Państwa, byli wtedy przedstawiciele powiatu, występowaliśmy, okay. Bo to mamy, Państwo prawda? Występowaliście, my nie znamy kosztów powiatu. Jeżeli chodzi o jakim majątkiem dysponują i tak dalej, no nie mamy takich informacji. Szkoda, bo to będzie kosztowało nas wszystkich ewentualnie, no, prawda? Nie wiem, czy nas wszystkich. Panią nie? A mnie tak. Jeżeli... Proszę Pana, no proszę sobie darować takie, no bo po co mamy sobie robić jakieś problemy, czy jakieś nieprzyjemności? Znaczy, konsultacje pana, polegają pana. Na tym, żeby problemy rozwiązywać. Jeśli oczywiście, takie występują, to je rozwiążmy, prawda? Pytania, tudzież jakieś wstręty, bo po co? No, okay. Więc ale proszę mam pomysł pana, na zagospodarowanie jednych... Jeżeli Państwo mają jakieś pytania do starostwa, tudzież do jednostek, to proszę bardzo kierować. My mamy skupić się nad tematem zagospodarowania, nie nad tematem majątku, który ma starostwo przenieść. A czyli chodziło o koszt tylko, nie o majątku. Czy tudzież kosztów, jakie starostwo ma ponieść. Znaczy to chciałbym też powiedzieć o pomyśle, jaki też urodził się niedawno słuchamy, w naszych głowach. Słuchamy. Okazało się, że dysponujemy od niedawna zbiorem, księgozbiorem pana Lucjana Krogulca, pseudonim Lutek. Jest to jeden z ostatnich żołnierzy majora Ponurego. Bardzo ciekawa postać. Oczywiście zasłużony dla naszego regionu, tak jak nie tylko, to oczywiście był podkomendnym Jana Piwnika i pana nurta Giedymina Kaszowskiego i chciałbym wystąpić może z takim pomysłem, żebyśmy zrobili tam Izbę Pamięci chociażby majora Ponurego, a lub nawet oddziałów działających tutaj na naszych regionach. I biorąc pod uwagę to, że szkoła nasza jest patronacką w sensie imienia Jana Piwnika Ponurego, może warto by się też nad tym zastanowić. Dobrze, przeanalizujemy oczywiście. Dziękujemy za pomysł. Sylwia Misztak, Rada Szkoły i rodzic również. Ja mam takie pytanie, bo ja mam wrażenie, że my wróciliśmy do punktu wyjścia w tym momencie, bo no te nasze propozycje różne zostały odrzucone między innymi przez powiat. I tak naprawdę no znowu wraca propozycja powiatu przeniesienia szkoły zawodowej. Ewentualnie, jak rozumiem, panie prezydencie, pana oferta jest nadal aktualna z mieszkaniami socjalnymi. To za chwilę szef się wypowie. Dlaczego pytam? No bo ja w tym momencie sobie tak się zastanawiam, że pozostanie dzieci ze szkoły 11 w budynku obecnej szkoły, no byłoby dla nas złym wyborem, bo no nie ukrywajmy, że gimnazjum, tak, ta druga część byłej szkoły, całe 11, jest no w dużo lepszym stanie, tak, niż, no, myślę, że z tym się chyba wszyscy zgodzimy. Więc jakby naturalną chęcią naszą jest polepszenie warunków naszych dzieci. Więc no, w tej sytuacji, jeśli po prostu jesteśmy w punkcie wyjścia, myślę, że lepszym wyborem dla nas będzie po prostu przeniesienie jednak się do budynku gimnazjum i spotkanie się... Proszę chwileczkę, jeszcze chciałam dokończyć, dobrze.
I spotkanie się gdzieś po prostu w pół drogi, tak? No bo ja powiem szczerze tak, nikomu nie służy, no bo my nadal nic nie wiemy, prawda? Nikomu nie służy jakby przeciąganie tej sytuacji, a z największą szkodą jest to dla szkoły numer 11, ponieważ rodzice zastanawiają się, tak? Co będzie dalej ze szkołą w pewnym momencie, tak? Jak było na topie to, że jednak przechodzi ten zespół szkół, niektóre dzieci wracały do domu z płaczem, bo słyszały, że ich koledzy czy ich koleżanki, rodzice zastanawiają się nad wypisaniem. Więc żeby nie przedłużać tego stanu, który nikomu nie jest potrzebny, ja bym chciała i życzyła sobie, żebyśmy po prostu doszli do jakiegoś konsensusu. Jeśli z Państwa strony, ze strony Urzędu Miasta też nie ma innych jakichś nowych propozycji na zagospodarowanie tego budynku, to myślę, że po prostu powinniśmy iść na pewien kompromis, ustąpić trochę krok w tył, może zrobić my ze strony rodziców, nauczycieli, państwo troszkę krok w tył, żebyśmy się mogli spotkać w pół drogi, żeby obydwie strony czuły się usatysfakcjonowane, żeby to był jakiś kompromis. Wiadomo, że coś trzeba poświęcić. I myślę sobie tak, że czy byłaby taka możliwość na przykład, żebyśmy rzeczywiście przenieśli w większości się do budynku gimnazjum, oczywiście zachowując hol harcerski. To jest ten hol, na którym było pierwsze spotkanie nasze tutaj w tej sprawie w szkole, oraz ten dół. Z uwagi na to, że kuchnia jest usytuowana w drugiej części budynku, na kuchnię w szkole być musi, myślę, że z tym się zgadzamy, żeby nie mnożyć kosztów, bo tego też nie chcemy, prawda? No, to niechby ta kuchnia, ta jadalnia została tam, gdzie jest, żeby zostawić nam ten pion nad kuchnią, jadalnią, a odciąć te długie korytarze w starej części. I wtedy mogą sobie Państwo tam, no nie wiem, zagospodarować według potrzeb. Ja myślę, że Państwo najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby miasta lokalowe. Myślę, że nawet tak, nawet idąc tym tropem, myślę, że nawet te mieszkania socjalne nie są takim złym pomysłem. Dlaczego? Znaczy ja tak patrzę z korzyścią dla szkoły. Jakie ewentualnie szkoła mogłaby, bo dla miasta oczywiście powstanie nowych mieszkań socjalnych będzie ogromną korzyścią, bo tego brakuje. Natomiast dla szkoły byłaby to, ja przynajmniej widzę taką korzyść, że być może sprowadziłyby się tam rodziny z dziećmi, tak? Więc automatycznie te dzieci zasiliłyby szeregi uczniów SP11. Można by też rozważyć, myślę, i tu już nie trzeba pytać powiatu, bo to są jakby kompetencje Urzędu Miasta, żeby w ogóle wyłączyć zerówki z przedszkola na Leśnej i przedszkola na Granicznej i przenieść je do szkoły numer 11. Natomiast tam w tych przedszkolach, żeby przenieść zerówki z przedszkola, tam mamy przedszkole na Leśnej, 14 i 13, na Leśnej i na Granicznej, żeby po prostu zabrać stamtąd zerówki, przenieść się do szkoły, bo i tak w większości dzieci, które chodzą do tych przedszkoli, wybierają docelowo szkołę numer 11, jako tą szkołę, do której będą chodzić, tak? A na przykład w tych wolnych miejscach w przedszkolu potworzyć oddziały żłobkowe. Jeśli już nie możemy zrobić żłobka, tak, typowo żłobka, bo nie mamy na to funduszy, to może jakimś rozwiązaniem, też jakimś kompromisem i jakimś ułatwieniem również dla rodziców, dla młodych matek, byłyby te dwa oddziały żłobkowe. Myślę, że to nie byłby problem, żeby w przedszkolach po prostu takie dwa oddziały żłobkowe funkcjonowały. A dzięki temu mamy więcej zerówek. No i budynek nie stoi pusty, mamy go zagospodarowany. Czy ewentualnie takie rozwiązanie satysfakcjonowałoby? Pani dyrektor, może ja zapytam co do... To znaczy tak, myśmy to rozważali, ten projekt, żeby odciąć te długie korytarze. Natomiast jeśli odetniemy długie korytarze, to nie możemy mówić o zwiększeniu ilości zerówek, bo stan ilości sal nam się nie poprawi. Biorąc pod uwagę to, co jest w gimnazjum, a to, co załóżmy oddamy. Natomiast no... Też rozważaliśmy ten pomysł odcięcia tych trzech korytarzy. Ale bo ja uważam, że... Ale który by był lepszy? Czy to, co na początku, czyli że zwiększa się ilość sal o dwie? Znaczy, zostajecie Państwo w takiej sytuacji, jakiej jesteście?
Czy, tak jak pani mówi, przenieść do gimnazjum i przeniesienie się do gimnazjum będzie na przykład tak. Na drugim piętrze jest sala, która została podzielona na cztery. Konieczny tam będzie remont wyburzenia ścian i zrobienia na pewno jednej sali. No i przeniesienie wszystkiego, co mamy w klasach 0-3, czyli wszystkich monitorów, tablic, całą instalację, która tam jest. No będzie to duża przeprowadzka, bym tak czyli powiedziała. Koszty też, tak? Znaczy, no na pewno jakieś będą, ja w tej chwili nie oszacuję. Natomiast to będzie trzeba przenieść całe oddziały te wczesnoszkolne, bo ze starszymi klasami, czy w tą, to jakby jest mniejszy problem. Natomiast no tutaj popieram, tak jak pani Sylwia mówi, no nie może być wersji pod tym, że tylko przenosimy się do gimnazjum i odcinamy się od stołówki i kuchni. No to absolutnie. I tak jak mówię, ten pion z kuchnią, stołówką, świetlicą i pracownie informatyczne, które przenoszone do gimnazjum, no to już by był na pewno zdecydowanie większy koszt, bo nasze są nowocześniejsze, a te w gimnazjum jakby już nie spełniają swoich standardów. No jest to również do rozważenia. Ja tutaj bym się bardziej pokusiła o policzenie kosztów w tym momencie. Natomiast no na ten moment to mi trudno powiedzieć, jakie to by były. Dziękuję. Panie kierowniku, może pan wypowie się odnośnie przedszkoli. Znaczy krótko, no mnie się wydaje, że na taki pomysł przeniesienia jak gdyby w pewnym sensie administracyjnie zerówek do szkoły podstawowej, wszystko jedno, czy to by była szkoła podstawowa numer 11 czy inna, to też również warto by się było zapytać rodziców tych dzieci, którzy do tych zerówek w przedszkolach chodzą, no jak również społeczności przedszkolnej, bo jak wiemy... Ale niech ja skończę. Proszę pana, był taki czas, że, bo różne były sytuacje w gminie i nie tylko naszej, ale innych, że niektóre miasta, niektóre samorządy podjęły administracyjnie taką decyzję, żeby wszystkie zerówki były w szkołach, żeby zwolnić, żeby większa liczba miejsc była w przedszkolach. Ale jeżeli pan śledził reakcję ministerstwa i większości rodziców na to, to się spotkało z totalną krytyką. W tej chwili idziemy w takim kierunku, że rodzic ma swobodę wyboru i nie możemy mu narzucać, czy on tego sześciolatka chce posłać do szkoły, czy do przedszkola. To w tej kwestii. Natomiast póki co i uważam, że to jest błąd i też tutaj żałujemy, ale nie wolno tworzyć zespołów żłobkowo-przedszkolnych. Jest to niezgodne z przepisami. Nie może posiadać przedszkole oddziałów żłobkowych. Prawdopodobnie intencją tego było to, żeby nie robić takich quasi żłobków. Tak. Może dalej trochę i powiem. Po prostu no, na dzień dzisiejszy przepis zabrania tworzenia zespołów żłobkowo-przedszkolnych. Owszem, żłobek i przedszkole może być w jednym budynku, jeżeli spełnią te obydwie instytucje wymogi, załóżmy przeciwpożarowe i sanepidu. Natomiast nie może to być jedna instytucja. Czyli przedszkole musi mieć swojego dyrektora, swoją obsługę finansową. Żłobek musi mieć swojego dyrektora, swoją obsługę. Muszą to być dwie jednostki. One się mogą mieścić w jednym budynku, ale nie może powstać zespół żłobkowo-przedszkolny. Ja mam takie pytanie, dziękuję, bo ja przyznam szczerze, że nie wiedziałam o tym, o czym się teraz przed chwilą dowiedziałam. I takie mi się nasuwa pytanie, bo rozumiem, że te przepisy dotyczą tylko państwowych instytucji, bo tak się zastanawiam, jak działają po prostu prywatne, no bo tam wiem, że są i żłobek, i przedszkole w jednym i tak... Chciałabym rozwiać te wątpliwości po prostu. To znaczy, czy... mogą być takie sytuacje, trudno powiedzieć, no, prywatne osoby, prywatne podmioty rządzą się innymi prawami. Na przykład prywatny podmiot to może zlecić prowadzenie księgowości zarówno żłobka, jak i przedszkoli do biura rachunkowego i nikogo to nie interesuje. Nie musi powoływać dwóch głównych księgowych i tak dalej, bo po prostu ich nie obowiązuje ustawa o finansach publicznych. Ale generalnie tam nawet jeżeli to jest jedna osoba, to jak się wpisuje do ewidencji w Urzędzie Miasta, to jest oddzielnie dyrektor żłobka i oddzielnie dyrektor przedszkola. Często gęsto pełni tą funkcję w prywatnych podmiotach jedna osoba, ale formalnie jest to rozdzielone.
formalnie otrzymuje dotację inną na żłobek, inną na przedszkole, czyli jednak te podmioty, jeżeli chodzi o prowadzenie różnego rodzaju dokumentacji i tak dalej, są podmiotami innymi, nawet mają inne nazwy. Nie ma, u nas nie ma wpisanego do ewidencji prowadzonego przez prezydenta miasta żadnego zespołu żłobkowo-przedszkolnego. Jest wpisany żłobek oddzielnie i przedszkole oddzielnie, mimo że na przykład organem prowadzącym dla tych instytucji jest jedna osoba fizyczna, jeden podmiot, ale są wpisane oddzielnie. Dziękuję. Więc będziemy ten pomysł w takim razie, który się w tej chwili pani podsunęła i pani dyrektor mówi, że rozważany był z odcięciem tych korytarzy długich, nazywając je w ten sposób. To znaczy rozważymy to technicznie i kosztowo. Czy będzie lepsze wykorzystanie w ten sposób, jak pani zaproponowała, czy dołożenie jeszcze tych sal do tej substancji, która już w tej chwili szkoła ma, ale na to potrzeba trochę czasu, żeby zrobić kalkulacje i oszacować koszty i możliwości techniczne. Więc czy mogę w tej chwili nie odpowiemy na pytanie, czy to akurat jest dobre. Myślę, że będziemy pracować razem z panią dyrektor, jedną i drugą, i wtedy ustalimy, jakie optymalne powierzchnie i rozkład tych pomieszczeń dla państwa potrzeby był najwłaściwszy. Słucham panią. Czy mogę zająć głos? Tak, oczywiście. Sylwia Ronduda, Rada Szkoły Rodzic. To tak jak pani ładnie przed chwilą powiedziała, że zadaniem komisji jest przedstawienie optymalnych rozwiązań władzy, tak? I mam wrażenie, że tutaj państwo, jak patrzycie na te plany, to tak nie do końca wiecie, więc ponownie wrócę do tego swojego wniosku, panie prezydencie, powołując się na pana słowa, że konsultacje powinny odbywać się w miejscu, którego dotyczą. I ponownie wracam do swojego pytania. Kiedy spotkamy się z komisją u nas w szkole i będziemy mogli rzeczywiście przejść po tych budynkach, po tych salach, żebyście państwo naocznie zobaczyli szatnie, o których tu pani dyrektor mówi, że każde dziecko ma wieszak, bo wieszak dla każdego dziecka nie jest rozwiązaniem. Tutaj na pewno nauczyciele i rodzice na sali to potwierdzą. Żebyście panie zobaczyły, jak wyglądają przebieralnie na WF, żebyście panie zobaczyły, jak wygląda świetlica. I chcielibyśmy przejść się, zobaczyć. Tylko panie, czy pan również? Proszę? Tylko panie. Państwo, tak. No, pan jedyny, jak to myślę, że bardzo dobrze wie, jak to wygląda, ale po prostu no, chcielibyśmy. Ja bardzo dobrze wiem jak to wygląda. Dziękujemy bardzo. Otóż komisja zapoznała się ze stanem pomieszczeń. Jeśli będzie potrzeba, również się zapoznamy i będziemy korzystać tutaj z obecności, znaczy z pomocy pań dyrektorek. Nie widzę potrzeby, żebyśmy wszyscy chodzili tam po tej szkole, szczególnie teraz, kiedy tam chyba są egzaminy jeszcze, tak? Szanowna pani prezydent, Rada Szkoły również pani, chce uczestniczyć. Proszę pani, a dobrze, ja rozumiem, że Rada Szkoły chce. Ja pani mówię, jakie stanowisko zajęła komisja. Nie będziemy z państwem konsultować w tej szkole. Będziemy owszem rozważać tematy. W takim razie żałujemy, że nie jesteśmy parkiem miejskim, bo wtedy byśmy urządzili sobie piknik i konsultacje wyglądałyby inaczej. Proszę i państwo byście liczyli się z nami. Proszę się powstrzymać od złośliwości. Chcemy rozwiązać dla dobra dzieci, a pani widzę roztacza jakieś wizje, które i energię niepozytywną pani wysyła w naszym kierunku. Skupmy się na sprawie, którą trzeba załatwić. W takim razie, tak jak mówię, ten pomysł przeanalizujemy z paniami dyrektorkami, a panie ewentualnie przekażą Radzie Rodziców, co wypracujemy. Ja przepraszam, i rodziców jeszcze... również. I rodziców również, i Radzie Szkoły. Mogę jeszcze słówko? Tak. Ja bym nie chciała, żeby to wyglądało tak, bo my nie chcemy udowadniać, że u nas jest najgorzej. Bo ja rozumiem, że oświata nie jest dofinansowana. Każda szkoła boryka się jedna z problemami szatni, druga z problemami boiska. Więc to byłoby niesprawiedliwe i krzywdzące, gdybyśmy powiedzieli, że wobec
nauczycieli, którzy się starają wobec dyrekcji, żebyśmy powiedzieli, że u nas jest najgorzej, tak? Tylko że ja mam takie wrażenie, że my troszkę tak jakby inaczej patrzymy na ten problem, bo państwo, mam wrażenie, rozpatrujecie ten problem w kategoriach problemu, no, w kategoriach kosztów i dla was jest to problemem. Ja to rozumiem. Dla nas, my jako rodzice, jako nauczyciele, w tej zaistniałej sytuacji widzimy szansę. Widzimy szansę tego, żeby ta szkoła, która, bo my akurat przed tą szansą stanęliśmy, właśnie SP11. Inne szkoły no nie mają budynków obok, nikim nie dobuduje, mimo że problemy też mają różne. My mamy tą szansę. Ja bym chciała, żebyśmy skorzystali z niej, żeby państwo też przychylnym okiem popatrzyli na to, że dzieci to nie tylko koszty, że naprawdę długofalowa... Ależ proszę, droga pani, oczywiście my to rozumiemy, stąd były nasze również rozmowy, spotkania z paniami dyrektorkami, ale widzę, że jakby państwo nie mają zaufania chyba do pań dyrektorek, skoro mówimy, że jak będziemy również pracować z paniami, to państwu to nie odpowiada? Nie o to chodzi, że mi nie odpowiada, tylko tłumaczę pani, że ja zrozumiałam, być może ja błędnie panią zrozumiałam, że przeliczymy koszty, zastanowimy się. Ja bym chciała, żebyśmy podejmując, żeby państwo, przepraszam, no bo my rozumiem, że już co mieliśmy do powiedzenia, to powiedzieliśmy, zostaliśmy wysłuchani, dzięki Bogu, żeby przy podejmowaniu tej decyzji nie patrzeć tylko, żeby głównym jakby powodem podjęcia tej czy innej decyzji nie były koszty. Ależ oczywiście, że nie, ale proszę pani, jeżeli będziemy analizować możliwości techniczne, musimy również ekonomiczne, więc dlatego pozwoliłam sobie również powiedzieć o kosztach, bo komisja będzie musiała zarówno określić możliwości techniczne, jak i finansowe, tudzież zapotrzebowanie. I my doskonale rozumiemy potrzeby, zresztą słuchając to, sama byłam, serce mi się ścisnęło, że dzieci muszą na korytarzach, tak jak pani Ronduda powiedziała, tudzież przebierać się w toaletach. Więc absolutnie nie chcemy do tego dopuścić. Stąd było spotkanie, stąd pytanie moje, chyba państwo słyszeli, ile sal jeszcze trzeba, czy przebieralnie wystarczą, więc my weźmiemy pod uwagę, mówiąc ten drugi wariant, który wariant jest lepszy i pokażemy wtedy panu prezydentowi, który wariant my proponujemy, jakie się z tym wiążą koszty i trzeba będzie te koszty pokryć, czyli znaleźć środki. Tylko mówię o tych kosztach, a widzę, że to na państwa tak działa, no bo wiadomo, że nie fajnie, ale je trzeba zdobyć. Więc jeżeli państwo nie macie nic konkretnego do dodania, tylko chcecie przekonać nas, żebyśmy wczuli się w rolę rodziców i dzieci, to nie musicie, bo my będziemy jako komisja na pewno brać pod uwagę potrzeby, jakie istnieją w tej szkole. A mówiąc o tym, że będziemy pracować z paniami dyrektorkami, to myślę, że tutaj najlepsze osoby, które mogą pomóc komisji w zrozumieniu. Więc nie widzę potrzeby przedłużania i grania na jakichś sobie emocjach, bo to nie potrzeba. My rozumiemy. Pani prezydent, mogę na chwilę jeszcze? Ja uważam, że pani już dużo powiedziała. Nie, ja chcę może ja teraz powiedzieć, dlaczego mi pani odmawia głosu. No, chciałam powiedzieć, że przenosząc liceum na południe, mówiliście państwo o poprawie konkurencyjności, atrakcyjności. Myślmy też tutaj o rozbudowie jedenastki właśnie w tych kryteriach, jako możemy stworzyć naprawdę świetną szkołę. A tutaj w tamtym wariancie państwo żeście mówili tylko o tym, jak fajnie można na południu poszerzyć tutaj konkurencję, tak, dzieciom fajniejsze warunki stworzyć, a o naszej szkole mówicie tylko i wyłącznie o kosztach. Dziękuję bardzo. Pani wiceprezydent, mogę zabrać głos? No chwileczkę, to znaczy nie zgodzę się z tym, co pani mówi i proszę w ten sposób nie przekłamywać rzeczywistości. Słucham pana. Znaczy, no bo w tej chwili do te konsultacje przerodziły się, pani wybaczy, ale to w monolog. Ja, Zbigniew Kroczek, mieszkaniec, podatnik, prawda? Ja widząc pana prezydenta uśmiechniętego tutaj, który wchodzi, przyszło mi do głowy taka myśl, że idzie tutaj w związku ze świętami radosną nowiną. Bo przyszło mi skojarzenie, kiedy w Sylwestra właśnie ogłosił tą nowinę dobrą dla kibiców, kiedy zrezygnował z pomysłu sprzedaży stadionu, prawda? I myślę, panie prezydencie, czy jest taka szansa, żeby pan z okazji świąt taką propozycję i powiedział jasno, słuchajcie kochani, rezygnuję i z jednego wariantu i z drugiego, tą placówkę zabudujemy jako, czy się pomyliłem, czy nie?
Jest taka możliwość? Czy pan prezydent chce odpowiedzieć? Szanowni Państwo, ja nie Kononowicz, żeby powiedzieć, że nie będzie niczego, tak? Tylko no nie mogę powiedzieć w ten sposób, że z jednej opcji się wycofujemy, z drugiej się wycofujemy i nie będzie w związku z tym niczego, dlatego że Szkoła Podstawowa nr 11 liczy 22 sale lekcyjne w momencie, kiedy dodajemy do tego łącznik, który zamierzamy dodać. To wystarcza na potrzeby szkoły, ewentualnie możemy porozmawiać o tej jednej dodatkowej sali, tak żeby szkoła mogła się w kolejnych latach rozwijać, nie zwijać. Również z korzystania z obiektów sportowych i również o tym możemy dyskutować. Natomiast nadal nie usłyszałem żadnej propozycji, która byłaby możliwa do zaakceptowania przez miasto lub powiat, żeby wykorzystać w pełni kolejne 22 sale lekcyjne w gimnazjum numer 3, czyli mamy określoną potrzebę dotyczącą funkcjonowania dobrego Szkoły Podstawowej nr 11 związaną z około 22 salami lekcyjnymi. I jesteśmy w stanie to zabezpieczyć na dwa sposoby. Raz, to jest stary budynek Szkoły Podstawowej nr 11 plus łącznik z salami wszystkimi, które się w nim znajdują i to daje nam 22 sale lekcyjne. Lub możemy przekazać Szkole Podstawowej nr 11 cały budynek gimnazjum numer 3, gdzie mamy już wtedy 22 sale lekcyjne bez łącznika. A jeśli chcemy więcej, to wtedy z tego łącznika też zabieramy część pomieszczeń po to, żeby były dla Szkoły Podstawowej nr 11. Nie ma takiej technicznej możliwości, aby Szkoła Podstawowa nr 11, znaczy techniczna możliwość, może jakoś byśmy to wykombinowali, ale też logicznego uzasadnienia, żeby Szkoła Podstawowa nr 11 zajęła cały budynek gimnazjum numer 3 nie ma, to i łącznik plus jeszcze salę w tej części głównej od strony ulicy Kopalnianej, gdzie mamy świetlicę, jaką mamy, taką mamy, ale mamy i te wszystkie inne pomieszczenia. Po prostu żadnego logicznego... Panie prezydencie, zostawmy, bo my znamy już te koncepcje, bo tutaj poprzednio i zresztą no, były transmitowane konsultacje na terenie Szkoły 11. Ja mimo wszystko, tak jak powiedziałem, podatnik, mieszkaniec od 20 paru lat udzielający się społecznie, interesują mnie te koszty. Na co te pieniądze? Tu bym chciał zaznaczyć, że słuchajcie, nie obraźcie się Państwo, wy za tym stołem no, jesteście kosztami, prawda? No wiadomo, że pracujecie. Ale proszę mnie przeszkadzać. Proszę nie. Pani Prezydent, no chciałbym, ja tu nikogo nie chcę urazić. My jesteśmy tym przychodem dla miasta i każdy chyba no, jest zainteresowany, jak są wydawane pieniądze. Ja mimo wszystko bym, bo tak, no jeżeli nie jesteście w stanie powiedzieć, ile będzie kosztowała przeprowadzka zespołu szkół zawodowych, ja tak cirka sobie przeliczę. Łącznie z kosztami logistycznymi, czyli przeniesienia, to jest około 2 milionów. I zaadoptowanie. To jest troszeczkę większy bagaż, tam są pracownie w stosunku do tego, co jest trzecie liceum. Ja praktycznie nie widzę możliwości przy tym drugim wariancie, gdzie mówicie o mieszkaniach. Jest tam jeden, przede wszystkim no, trzeba będzie zacząć od tego, że trzeba zmienić pozwolenie na użytkowanie, czyli tam generalnie pojawiają się mieszkania. Tam mamy jeden węzeł sanitarny. Mnie się wydaje, będzie potrzebna na pewno też i droga pożarowa, dojazdowa. To są, wchodzą dodatkowe obostrzenia. To według mnie to jest impreza rzędu kilku milionów. Mnie się wydaje, że jeżeli temat już jest trwa od kilku miesięcy, no macie Państwo tam z grubsza określone te koszty i nie, proszę mnie poprawić. Kiedyś, Panie Prezydencie, wypowiadał się Pan właśnie na ten temat i podał Pan kwotę kosztów z racji utrzymywania pustostanu rocznie z tych sal niezagospodarowanych rzędu 150 tysięcy rocznie, prawda? Nie wiem, czy jest to pokrywa się, czy to jakieś przekłamanie było. Nie pamiętam, czy to w internecie, czy w tym. Jeżeli tak, to no, trochę mnie dziwi, że wchodzimy w taką imprezę, zwłaszcza, że ostatnio pani wiceprezydent powiedziała, że no, potrzebujemy mieszkań socjalnych. I uważam, że my tych mieszkań potrzebujemy, już zawsze potrzebowaliśmy. Był przetarg przecież na Kościelną, ponad 100 mieszkań no, zostało przesunięte.
Na Mickiewicza nadal nie są wyremontowane mieszkania, 12 mieszkań po pożarze i tak dalej, i tak dalej. Te kilka mieszkań w niczym tu nie ulatuje, zwłaszcza, że wy stoicie przed dosyć dużym wyzwaniem logistycznym, jeżeli chodzi o termomodernizację osiedli Wzgórze, bo tam trzeba będzie wykwaterować co najmniej na pół roku z kilkadziesiąt rodzin, prawda? Żeby dokonać tej termomodernizacji. I tu jest szerszy problem i kosztów tych na pewno będzie bardzo dużo, które wynikają jakby nie było z przedsięwzięć. Na jedną rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo tutaj państwo idziecie w kierunku takim, że tych dzieci będzie ciągle ubywać. Dla mnie jest to nie do przyjęcia, bo fakt faktem, że prognozy demograficzne dla Starachowic, zresztą wszystkie miasta się wyludniają, ale dla Starachowic to wygląda to tak, że w roku 2030 będzie nas niespełna 42 tysiące. I mnie się wydaje, zresztą panie prezydencie, pamięta pan 5 lat temu, jak się spotkaliśmy, kiedy pan startował pierwszy raz, mówiliśmy o tym, że trzeba zrobić wszystko, żeby ten proces zahamować. Dlatego nie wiemy, jaki jeszcze jest efekt 500+, może tych dzieci rzeczywiście wiosna wcześniej przychodzi, bociany przylatują, także z każdym rokiem może tych urodzeń być coraz więcej, prawda? I za 5 lat może się okazać, że będzie potrzeba, fizyczna potrzeba, żeby po prostu powiększyć ilość tych oddziałów. I mnie się wydaje, że trzeba to na to tak patrzeć, a nie dostosowywać do tego, co mówią jakieś statystyki. Ja nie rozumiem jednej rzeczy, jeżeli chodzi o powiat, bo w zeszłym roku państwo tutaj przekazaliście budynek dla szkoły społecznej na szkołę podstawową i na planowane liceum. I ja oczywiście przyklasnąłem temu, bo uważam, że każda dodatkowa placówka dydaktyczna to jest inwestowanie w to miasto. Czy będzie, czy nie będzie, to się okaże. Natomiast kompletnie nie zrozumiałem, była wypowiedź ostatnio pana starosty Dąbrowskiego, który mówił, że za 5 lat on nie widzi więcej jak 2 licea w Starachowicach i dwie szkoły zawodowe. No to jakaś jest tu niekonsekwencja. Z jednej strony chcemy, żeby powstało jeszcze jedno liceum, a z drugiej strony mówi się o jakimś tam kryzysie demograficznym, jeżeli chodzi o te dzieci. Dlatego dobrze by było mimo wszystko zdecydować się, w którą stronę idziemy. Czy rzeczywiście poddajemy się i oddajemy to miasto po prostu losowi tak, jak to będzie wyglądało. Czy że zróbmy coś, żeby poprawić tą ofertę Starachowic, o której tam już od kilku miesięcy próbujemy wspominać, że przez wzbogacenie bazy dydaktycznej, przez budowę mieszkań socjalnych. Panie prezydencie, naprawdę proszę, przecież pan się z tym zgadzał, żeby wreszcie powstały jakieś miejsca w żłobkach publicznych. Dla mnie najprostszym rozwiązaniem, to ostatnio mówiłem, jest przeniesienie gimnastyki korekcyjnej, załóżmy tutaj do gmachu z szkoły 11 i tam mamy idealny budynek do tego, żeby to powstało. Proszę się nie obrazić, ale nie jest dla mnie nie ma się czym bardzo szczycić, kiedy pan wypowiadał się, że my najwięcej dopłacamy do żłobków niepublicznych, ale my nie mamy jednego miejsca. Ludzie naprawdę potrzebują. Nie wszystkich stać na żłobek publiczny. Przynajmniej zróbmy jakiś początek. Także ja bym mimo wszystko się chciałbym, żeby poznać w przybliżeniu, jaki będzie koszt, jeżeli nie możemy mówić o koszcie przeniesienia zespołu szkół, to przynajmniej nasz mieszkania, bo to już jest temat stricte miejski. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby dobrze zrobić? Ja bym chciała, żeby pan prezydent wypowiedział się w sprawie tych mieszkań. Tych ewentualnie w tym tej mojej propozycji, wspólnej ja myślę, odcięciu tych długich korytarzy i ewentualnie, gdzieś pierwsze takie dwie były, dwie propozycje, tak? Albo bierzemy szkołę, albo bierzemy mieszkania. To my te mieszkania poprosimy w takim razie. Dzień dobry, Guś Przemysław, Rodzic. Ja mam jeszcze jedną propozycję. Mówimy o mieszkaniach socjalnych. Mówimy o zagospodarowaniu tego starego budynku, a może zamiast mieszkań socjalnych przenieślibyśmy tam miejski ośrodek pomocy społecznej, bo dobrze wiemy, który mieści się kilkadziesiąt metrów dalej,
Warunki, jakie panują w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, są koszmarne. Nie ma tam wentylacji, jest ogólny zaduch, budynek nie spełnia żadnych wymogów przeciwpożarowych i jest to jednostka miejska. W momencie, kiedy przeniesiemy do tego budynku po SP11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, uzyskujemy bardzo duży plac. Można powiedzieć, że w okolicach centrum miasta, które miasto spokojnie mogłoby sprzedać i uzyskać dodatkowe środki. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Odniosę się najpierw do tej ostatniej propozycji. Ta ostatnia propozycja była przez nas rozważana. Zarówno przeniesienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do gimnazjum nr 3, jak również przeniesienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku gimnazjum nr 4 przeze mnie było analizowane i taką propozycję też przedkładałem radnym Rady Miejskiej, ale z uwagi na fakt, że nie dysponujemy funduszami, które pozwoliłyby nam zaadoptować budynki po gimnazjach na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrezygnowaliśmy z tego rozwiązania. Nie dysponujemy między innymi dlatego, że budynek gimnazjum musiałby być przystosowany, a na przeniesienie jakiejkolwiek instytucji publicznej, mówimy jeśli chodzi o MOPS czy jakąkolwiek inną jednostkę, my jako gmina dofinansowania z żadnych środków nie jesteśmy w stanie pozyskać. Więc tylko i wyłącznie możemy mówić o takich, które albo są jednostkami oświatowymi, do których nie musimy dostosowywać specjalnie pomieszczeń, bo one są przystosowane w tych szkołach i to jest dla nas najtańsze rozwiązanie, najlepsze i najbardziej logicznie uzasadnione, dlatego że obok jest szkoła i obok jest szkoła albo przedszkole. Natomiast każda inna inicjatywa, którą moglibyśmy rozważać, rodzi dodatkowe koszty, a na nie po prostu pieniędzy żadnych nie mamy i mieć nie będziemy w najbliższych latach, bo wiem, jak wygląda sytuacja gminy, wiem, jak wygląda wieloletnia prognoza finansowa, wiem, jak dużo środków pozyskaliśmy dla gminy przez ostatnie 4 lata i jak bardzo wzrosły ceny na rynku usług budowlanych. Więc teraz tak naprawdę, żeby zrealizować wszystkie te inwestycje, na które pozyskaliśmy dofinansowania, trzeba będzie wydać kilka razy więcej niż to było 3-4 lata temu, kiedy to dofinansowania pozyskiwaliśmy. Dlatego, że koszty wzrosły niewiarygodnie na rynku i tylko i wyłącznie dlatego unieważniamy co jakiś czas przetargi, że na te zadania brakuje środków. Ale to są priorytety na najbliższe lata, bo nawet jeśli my pozyskaliśmy 85% dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i nawet gdy po tym wzroście kosztów okaże się, że to dofinansowanie wynosi 60 czy 70% czy 50%, to i tak wolę, żebyśmy zrealizowali te zadania, na które dostajemy dofinansowanie, niż realizowali zadania, na które żadnego dofinansowania nie mamy. Dlatego, że później taka szansa dla gminy Strachowice już nigdy się nie powtórzy. Podam przykład, bo dzisiaj też to opublikowałem. Mieszkańcy od lat oczekiwali, żeby zrobić skwer przy Szkole Podstawowej nr 9. Chodnik, fontannę, zrobić zagospodarowanie otoczenia. Wstrzymywałem tą inwestycję ile tylko można było. Wysłuchiwałem tu na tej sali próśb, panie prezydencie, na miłość boską, zrób pan ten chodnik, tak? I przez kilka lat musiałem to wszystko wytrzymać. Wytrzymałem, udało się pozyskać dofinansowanie. Kilka milionów złotych. W tej chwili jest to krytykowane, że wydajemy pieniądze na byle co, że nie wiadomo po co robimy skwery. Tylko, że te skwery, wszystkie na które uzyskaliśmy wsparcie, dostaliśmy 6,5 miliona złotych środków zewnętrznych, natomiast gmina wyda około 1 100 000 złotych. Natomiast sam skwer przy Szkole Podstawowej nr 9 po przetargu, najniższa oferta, to jest 1 900 000 złotych. Czyli gmina w ten sposób może realizować inwestycje. Więc to jest na moje podejście dotyczące MOPS-u. Dlatego właśnie w taki sposób postąpiłem i dlatego się wycofałem z tego pomysłu. To też powiem, odniosę się do tego. Działka należy do STBS-u. STBS ma tylko 3 budynki, którymi w tej chwili zarządza. Jednym z głównych płatników dla STBS-u, dzierżawcą, który przynosi konkretne pieniądze za dzierżawę miesięcznie, to jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli miasto. Ale dzięki temu spółka może funkcjonować między innymi. Po to budujemy w tej chwili 3 budynki na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i daliśmy tą działkę aportem do STBS-u, żeby STBS miał rację bytu w kolejnych latach i by mógł dalej funkcjonować, by mógł dalej się rozwijać. Bo bez tego
Ta spółka mogłaby przestać istnieć, dlatego że wyjmując na przykład STBS, MOPS z budynku dawnego STBS-u, w którym była też siedziba spółki, praktycznie likwidujemy spółkę. I to też było u podłoża podjęcia przeze mnie decyzji, że jednak nie przenosimy MOPS-u, bo byśmy zarżnęli swoją spółkę niechcący. To odnosząc się do MOPS-u. Teraz odniosę się do kolejnych propozycji, które... Słucham, jeszcze coś odnośnie MOPS-u? Ale ja nie mówię teraz o szkole zawodowej, tylko mówię o MOPS-ie. Ja chciałbym zapytać, czy państwo macie gwarancję, że państwa dzieci nie wybiorą za chwilę nauki w Zespole Szkół Zawodowych nr 3? Jaki procent dzieci, które będą kończyły szkoły podstawowej nr 11, trafi do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3? Czy państwo jesteście mi w stanie powiedzieć, że żadne dziecko ze szkoły podstawowej nr 11 nie wybierze nauki w Zespole Szkół Zawodowych nr 3? A w czym te dzieci z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 są gorsze od mieszkańców, których możemy zasiedlić w tym budynku? Ale ja pytam właśnie, w czym są gorsze dzieci z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 od ludzi, którzy mogą mieszkać obok? Nie chcę stygmatyzować ludzi bez przesady. Pan jako gospodarz miasta, kosztem dobra Zespołu Szkół Zawodowych w tym przypadku. Bo to jest podległe miastu, a to jest podległe powiatowi. Więc pan jako prezydent miasta, ja rozumiem, że pan powinien dbać o interes, o dobre zagospodarowanie, o odpowiedni stan finansów, ale przede wszystkim powinien pan dbać o jednostki podległe. A taką jednostką podległą jest szkoła podstawowa nr 11. Więc w pierwszej kolejności, tak jak pan patrzy na dobro STBS-u i innych instytucji, patrzmy na dobro SP11, aby ona mogła się swobodnie rozwijać. I nikt nie chce tutaj nikogo stygmatyzować. Również chcemy, żeby zespół szkół zawodowych odpowiednio funkcjonował, bardzo dobrze się rozwijał. I tutaj nikt nie ma do tego wątpliwości. Ale nie róbmy tego kosztem budynku, który należy do miasta. Chwilowa propozycja przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 jest nieaktualna, aczkolwiek jeśli państwo bardzo chcecie, żebym usilnie do tego wrócił, to mogę wrócić do tego, bo podłoże tej decyzji, a właściwie o propozycji złożenia powiatowi akurat takiej propozycji, wynikało z czystej kalkulacji, co się szkole podstawowej nr 11 będzie bardziej opłacało i Zespołowi Szkół Zawodowych nr 3, a co nie. Bo mając do wyboru mieszkania socjalne, komunalne i chronione w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 albo Gimnazjum nr 3, albo Zespół Szkół Zawodowych nr 3, to stwierdziłem, że propozycja Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 będzie lepszą propozycją zarówno dla jedenastki, jak również dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 3. I powiem teraz dlaczego. Dlatego, że ta decyzja umożliwiłaby pozyskanie środków na remont w szkole podstawowej nr 11, którego ta szkoła od lat nie widziała. Na dodatkowe doposażenie, na zrobienie szkoły naprawdę zadbanej, gdzie mielibyśmy środki na to, żeby wreszcie zadbać o tą starą część, która no, kuleje w porównaniu do tej części nowej, gdzie mamy gimnazjum. Dodatkowo teren przy szkole podstawowej nr 11 jest ogromny i pod tym kątem ta propozycja była skierowana, dlatego że pieniądze, które pozyskalibyśmy w ten sposób, moglibyśmy wydatkować na zainwestowanie w bazę sportową przy jednym z najfajniejszych kompleksów oświatowo-sportowych, które mamy w gminie. Oprócz szkoły podstawowej nr 13, to tylko gimnazjum nr 3 i szkoła podstawowa nr 11 są kompleksem z potencjałem, który można dalej rozwijać, gdzie dalej można ogniskować się wokół oświaty. Dlatego, że mamy już salę gimnastyczną przy 11, mamy halę sportową z pięknym zapleczem, którą w tej chwili kompleksowo odnowiliśmy. Mamy terenu w bród
wokół szkoły, który można sensownie zagospodarować, wykonując boisko ze sztuczną nawierzchnią, tak żeby gra dzieci i uczniów odbywała się nie tylko w lato, ale także zimą, dlatego że można przykryć to boisko i można by stworzyć dodatkowe miejsce do tego, żeby dzieci i młodzież miały gdzie trenować i latem, i wiosną, i jesienią, i zimą, ale także można by stworzyć miejsce, gdzie szkółki piłkarskie, inne organizacje z terenu naszego miasta miałyby możliwość trenowania w weekendy, popołudniami i wieczorami, dlatego że byłoby to oświetlone, zadbane i w pełni wykorzystane. I we wszystkich moich propozycjach, które składałem, to był rachunek zysków i strat dla wszystkich możliwych stron. Czyli robiłem bilans dla szkoły podstawowej nr 11, dla zespołu szkół zawodowych nr 3, dla gminy i dla powiatu. Nie mogę myśleć tylko i wyłącznie o jednej jednostce, tylko myślę o wszystkich, dlatego że tak trzeba myśleć gdzieś całościowo o mieście, a nie tylko i wyłącznie przez pryzmat jednej jednostki. Więc jeśli chodzi o szkołę podstawową nr 11, to dla mnie było priorytetem to, żeby zapewnić wszystko to, co jest potrzebne do właściwego funkcjonowania, czyli odpowiednią ilość sal lekcyjnych. Po to prosiłem pracowników Urzędu Miasta, po to prosiłem swojego zastępcę, kierownika referatu edukacji, żeby wcześniej w szkołach podstawowych zbadali, ile pomieszczeń dodatkowych będzie potrzebnych, gdy szkoła z sześcioklasowej przerodzi się w ośmiostopniową szkołę podstawową. Ile docelowo pomieszczeń będzie potrzebnych? I w momencie, kiedy miałem już dane, że do właściwego funkcjonowania szkoły podstawowej nr 11 będzie potrzebny budynek stary plus cały łącznik, to dopiero wtedy zastanawiałem się, co zrobić z 22 salami lekcyjnymi gimnazjum nr 3, ze świetlicą, biblioteką, czytelnią, z szatniami, z pokojem nauczycielskim, logopedy, gabinetem pielęgniarskim, zapleczami itd., itd. No i mając to w głowie, proponowałem różne rzeczy, bo to zespół szkół zawodowych nr 3 to jest tylko jedna z wielu propozycji, które przez ostatnie lata składałem. Bo w momencie, kiedy padła informacja, że gimnazja będą likwidowane, to już wtedy rozpocząłem pracę nad tym, co po gimnazjach można zrobić, jak te budynki właściwie wykorzystać, żeby one się komponowały z całością. I założeniem moim było jedno, żeby w budynkach gimnazjum nr 4, gimnazjum nr 3 dalej te budynki służyły oświacie, dlatego że są to budynki nierozerwalnie złączone ze szkołą podstawową nr 11 i ze szkołą podstawową nr 13. Wiedząc, ile pomieszczeń potrzeba w 13, to zostało zapewnione i resztę wykorzystaliśmy dla liceum nr 3. Wiedząc, ile pomieszczeń jest potrzebne 11, szukałem rozwiązania na to, co można zrobić, aby ten budynek dobrze wykorzystać i aby on nadal służył oświacie. I to był dla mnie priorytet. Stąd proponowałem ten budynek szkole społecznej, proponowałem szkole podstawowej nr 12, proponowałem zespołowi szkół zawodowych nr 3. To były moje propozycje między innymi. Ale też proponowałem powiatowi, jeszcze poprzedniemu zarządowi, żeby do tego budynku skomasował kilka jednostek powiatowych, w tym ośrodek gimnastyki korekcyjnej, poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Proponowałem, aby bursę szkolną, żebyśmy przejęli w zamian jako gmina i tam stworzyli mieszkania, po to, żeby te funkcje były w miarę podobne. Tylko że w międzyczasie dzieje się bardzo dużo rzeczy, które sprawiają, że te plany muszę zmieniać. Dlatego że budynek po gimnastyce korekcyjnej zamierzałem albo wydzierżawić na żłobek, albo sprzedać z przeznaczeniem na żłobek. I nie mówiłem tego dlatego, że sobie tak umyśliłem, tylko miałem partnerów, którzy byli tym zainteresowani i to deklarowali. A skoro były to trzy podmioty, to wierzyłem, że chociaż jeden z nich na to się zdecyduje. I co się stało? Budynek przekazałem, robiliśmy kilka postępowań. Nikt z tych, którzy wcześniej deklarowali, że są zainteresowani, nie przystąpił do żadnego postępowania. Nikt nie był zainteresowany tym, żeby ten budynek kupić czy wydzierżawić na żłobek. W związku z tym musiałem wycofać się z propozycji przejścia gimnastyki korekcyjnej do innego budynku, dlatego że kolejny budynek należący do gminy stałby pusty, budynek po gimnastyce korekcyjnej. I ten budynek, który wygląda fatalnie, wyglądałby jeszcze gorzej i popadłby w ruinę po chwili. I stąd musiałem się wycofać
z propozycji przeniesienia gimnastyki korekcyjnej. Teraz, żeby też była ten temat zamknięty, jeśli chodzi o gimnastykę korekcyjną, mogę powiedzieć, że uzgodniłem, że te remonty niezbędne, których powiat przez 20 kilka lat, kiedy miał ten budynek przez gminę użyczony za darmo i których nie wykonał, i są zalecenia sanepidu, które Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej powinien wykonać, zarządca budynku, właściciel budynku wykona wszystkie te najważniejsze prace, które są niezbędne, których powiat nie potrafił wykonać, po to, żeby Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej przez kolejne lata mógł funkcjonować w tym samym obiekcie, w którym funkcjonuje, i żeby ten budynek nam nie stał pusty. Proszę zobaczyć, że w tej chwili próbujemy zbyć budynek po STO na Wojska Polskiego i też nie ma tłumu chętnych, którzy byliby zainteresowani zakupem. Ten budynek był przeznaczony do tego, żebyśmy się zamienili z ZDZ-em i dlatego go wcześniej nie wystawiałem na sprzedaż, bo negocjowałem zamianę nieruchomości, która jest za ZDZ-em dawnego boiska, po to, żebyśmy mogli tam wybudować osiedle budynków wielorodzinnych. ZDZ się z tego wycofał, w związku z tym musiałem podjąć kolejną inną decyzję niż przewidywałem. Więc to wszystko, co Państwu mówię, mówię po to, żebyście widzieli, że jak przychodzę tu do pracy z pewnym pomysłem rano, to wieczorem jak stąd wychodzę, to ten pomysł może się 3 razy zmienić. Dlatego, że w międzyczasie do mnie wchodzi kilkanaście osób i każdy z innym pomysłem, z innym rozwiązaniem i trzeba co chwila wybierać któreś, które jest lepsze. Więc nie jest do końca tak, że sobie wymyślę coś i później muszę to koniecznie zrealizować, bo w międzyczasie się tyle zadzieje, że muszę to jeszcze kilka razy w międzyczasie zmienić, żeby wybrać najlepszą opcję z możliwych. Odnosząc się do kosztów przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, nie wiem, na jakiej podstawie mówi Pan o 2 milionach złotych, dlatego że z powiatem, z kuratorem oświaty chodziłem po całym budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 3. Właśnie myśleliśmy, że największym kosztem będzie przeniesienie pracowni technicznych, które Zespół Szkół Zawodowych nr 3 ma, no bo to jest jednak Zespół Szkół Zawodowych, więc na logikę dla każdego, który nie jest związany z szkołami zawodowymi, no wynika, że tak parkingi, są, ja tylko dokończę, pracownie, które no trzeba by po prostu przenieść i że to będzie kłopot. Okazało się, że tam nie ma żadnej pracowni, która byłaby na stałe stale związana, czy jakieś maszyny, które trzeba by przenosić. Nie ma żadnej pracowni, która byłaby kłopotem do przeniesienia, żeby w ciągu jednego dnia przewieźć te rzeczy 2 ulice dalej. Także tam tego akurat problemu niestety, znaczy stety nie zauważyliśmy i widzieliśmy, jak są wyposażone te pracownie. Pomieszczenia są zadbane. Wnętrze szkoły jest zadbane, ale tam nie ma właściwie czego przenosić. Więc tak naprawdę kosztu przenosin to są koszty przewiezienia. My możemy jako gmina pomóc w tym, aby przewieźć wszystkie te rzeczy do gimnazjum nr 3, bo to będzie może zająć tydzień, maksymalnie 2, żeby to, co się nadaje, można było przewieźć do gimnazjum nr 3. Koszty, które powiat jakby analizował, no to są koszty pieczątek i zmian takich organizacyjnych, bo tam większych kosztów nie ma. Jeśli chodzi o mieszkania, to owszem była ta druga propozycja, ale ona była dlaczego druga? Ano dlatego, że żeby mieszkania stworzyć, to też trzeba mieć pieniądze na wkład własny. Pan Zbigniew jest jedną z tych osób, które protestują w tej chwili przeciwko sprzedaży udziałów w PWiK. Gmina Strachowice podjęła decyzję o tym, żeby 30% udziałów sprzedać i żeby pozyskać środki na budowę, remonty mieszkań komunalnych, socjalnych, chronionych. Nie mamy na razie tych pieniędzy, a jeśli je będziemy posiadać, to one są zaznaczone już w budżecie jako pieniądze, które mamy przeznaczyć na wiadukt i na budowę budynku przy ulicy Kościelnej. Więc na chwilę obecną nie dysponujemy wolnymi środkami, które moglibyśmy przeznaczyć na zagospodarowanie budynków. Mamy już duży problem w tym, żeby zabezpieczyć środki na remonty mieszkań na ulicy Mickiewicza, które są po pożarze i gdzie złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o to, żeby je wyremontować z dofinansowaniem. Więc to jest priorytet, a dopiero później możemy się zabierać za kolejne. Kolejna rzecz to są
koszty pustostanu. Ja w tej chwili nie pamiętam, mówiąc wtedy w mediach o kosztach, mówiłem o tym, o tych precyzyjnie. Teraz nie pamiętam, czy to było 100 czy 150 tysięcy złotych. Zdaje się, że nie można się wtrącić. Dokończę jeszcze te wszystkie wątki, które pan poruszył wcześniej. No, pozwoliłem panu się wypowiedzieć i państwu również nie przeszkadzałem, dlatego chciałbym się odnieść do tego, co padło. Mogę? Dziękuję. Jeśli chodzi o przetarg na ulicę Kościelną, to właśnie dlatego został unieważniony, że nie posiadaliśmy wystarczającej ilości środków własnych. I stąd decyzja o tym, aby sprzedać 30% udziałów, żeby pozyskać środki na wkład własny do budowy bloku na Kościelnej i do budowy wiaduktu, dlatego że gmina Starachowice zamierza partycypować w kosztach, czyli 50% z powiatem starachowickim. Kolejny punkt, który pan poruszył, to jest, że my zakładamy, że liczba dzieci będzie się zmniejszać w szkole podstawowej nr 11. Otóż znaczy ogólnie, wszędzie. No nie, żadne z tych naszych wypowiedzi nie świadczyły o tym, żebyśmy zakładali, że liczba dzieci będzie spadać w naszych placówkach. Po to przy reformie szkół zdecydowaliśmy o tym, żeby wszystkie szkoły podstawowe zostały zachowane, aby w sytuacji, gdyby przyszedł wyż demograficzny, żeby zapewnić wszystkim dzieciom należytą opiekę w różnych częściach miasta. Zostawiliśmy szkoły, do których teraz inwestuje, w które w tej chwili inwestujemy, do których dokładamy pieniądze, duże pieniądze, po to, żeby mogły funkcjonować, mimo tego, że kompletnie są pod kreską. Mówię o szkole podstawowej numer 2 czy szkole podstawowej numer 6. My świadomie je zostawiliśmy po to, żeby ta siatka szkół była jak najszersza, żeby rodzice mieli jak największy wybór i żeby można było w kolejnych latach zapewnić właściwą opiekę wszystkim dzieciom. Podobnie się stało z przedszkolami. Wszystkie gminne przedszkole w tej reformie zostały uwzględnione po to, żeby wszystkim dzieciom w kolejnych latach też zapewnić właściwą opiekę. Kolejny punkt dotyczył gimnastyki korekcyjnej, na to odpowiedziałem, i żłobki. Dzisiaj była u mnie pani z Rere Kumkum, właśnie kolejny projekt udało się zrealizować. Dzieci za darmo przez 2 lata będą mogły uczęszczać do żłobka, tylko jakie są zapisy tych projektów unijnych? Żebyście państwo wiedzieli, gdybyśmy pozyskali jako gmina te środki. Punktowane nie są te dzieci, których rodzice obydwoje pracują, tylko jest inaczej, bo takie są założenia projektu unijnego. I na przykład pierwszeństwo w tym, żeby do żłobka dziecko posłać, mają osoby, gdzie nie oboje rodzice pracują. Na logikę, no powinno być raczej tak, że wsparciem objęci są rodzice oboje pracujący, dlatego że to oni mają problem z tym, żeby zabezpieczyć dziecko w czasie, gdy są w pracy. Natomiast projekty unijne w konkursach, w których startują placówki, czy gminne, czy niepubliczne, rządzą się trochę innymi prawami. I teraz pytanie. Czy gdybyśmy zdecydowali o tym, żeby stworzyć żłobek na 50 albo 100 dzieci w mieście z pieniędzy z dofinansowania, to dofinansowanie jest przez 2 lata mniej więcej ważne i w tym okresie możemy sfinansować pobyt tych dzieci, no ale mamy warunek, że to nie są dzieci, gdzie obydwoje rodzice pracują, to są takie kryteria, gdzie trzeba wybierać te dzieci. To pytanie, czy mieszkańcy, którzy w tej chwili proszą i wnoszą do nas o to, żebyśmy założyli publiczny żłobek, czy oni byliby do końca zadowoleni, że właśnie w taki sposób są potraktowani, bo gwarantuję państwu, że zdecydowana większość dzieci, które chciałyby się dostać do tego żłobka darmowego by się nie dostały, a dostałyby się przede wszystkim i w pierwszej kolejności tych rodziców, którzy mają taką osobę, która mogłaby się akurat tym dzieckiem zająć w momencie, kiedy jeden rodzic pracuje, a drugi nie pracuje. Więc uznaliśmy kilka lat temu, że lepszym sposobem jest, aby wszystkie żłobki niepubliczne otrzymywały wsparcie w naszym mieście, aby tych żłobków przybywało i żeby właściciele tych żłobków wiedzieli, że długofalowa polityka gminy jest taka, że chcemy, żeby ich było jak najwięcej i że do każdego dziecka, które jest w żłobku, dokładamy po 500 zł. Wcześniej dodawaliśmy 450, teraz 500. Możliwe, że w przyszłości to będzie więcej. Dla porównania miasto Kielce, które jest dużym miastem wojewódzkim, z ogromnym budżetem, chyba nawet ponad 1 mld zł, a my 220 milionów, to miasto nie daje
żadnej złotówki dofinansowania, jeśli pani by chciała posłać dziecko do żłobka prywatnego. I do publicznych żłobków zdecydowana większość dzieci się nie dostaje, dlatego że tych miejsc jest za mało. I czy taki system byłby bardziej sprawiedliwy, że mamy grupkę wybrańców, którzy się dostają do publicznego żłobka, no a te pieniądze właśnie przeznaczamy zamiast na dofinansowanie wszystkich, na funkcjonowanie publicznego żłobka, gdzie doskonale państwo wiecie, bo w większości są tu na sali nauczyciele, że funkcjonowanie oświaty, która jest publiczna, jest dużo droższe niż oświata niepubliczna. Pan kierownik już wspomniał, tak? W żłobku prywatnym czy przedszkolu prywatnym te koszty trochę inaczej się rozchodzą. Który żłobek prywatny albo przedszkole prywatne w Starechowicach ma własną kuchnię? Panie kucharki zatrudnia. Który żłobek i przedszkole ma konserwatora, który dba gdzieś tam o otoczenie czy remonty? Który żłobek ma dyrektora, który jest na etacie? Większość nie posiada takich kosztów, a my te koszty posiadamy i musimy pokrywać. My musimy mieć pieniądze jako gmina na to, żeby kolejne jednostki móc stworzyć czy później utrzymać. Decydując o tym, żeby zostało 8 szkół podstawowych i 8 przedszkoli, wiedzieliśmy, że nie stać nas na to, aby tworzyć jakąkolwiek inną, nową jednostkę w gminie, jakimkolwiek przedszkole, żłobek czy szkołę podstawową. Po prostu gmina w kolejnych latach by tego nie udźwignęła finansowo i to wszystko liczyliśmy wcześniej, podejmując takie, a nie inne decyzje. Bo gdyby było inaczej, to byśmy zdecydowali, że któreś przedszkole likwidujemy, tam robimy żłobek, coś za coś. Ale tego nie zrobiliśmy, dlatego że nie mieliśmy, uznaliśmy, że to rozwiązanie, które przyjęliśmy, jest lepsze od tego, o którym wspomnieliśmy przed chwilą. To tyle, jeśli chodzi o... Ja bym chciała, a propos tych żłobków, bo ja ten temat trochę widzę inaczej. Znaczy, chodzi mi o to, bo powiedział pan, że to trochę nielogiczne jest, że tak, że jeśli któryś z rodziców nie pracuje, to dziecko ma pierwszeństwo. No, dla mnie jest to bardzo logiczne, powiem panu, dlatego że ja analizując sobie, no ja nawet na swoim przykładzie mogę powiedzieć. Przypuśćmy, że bardzo się cieszę, że powstał w końcu żłobek prywatny, prywatny, bezpłatny, tak, dzięki tej dotacji unijnej i to jest fajne i to jest na pewno na plus. Ale do tej pory, to dowiedzieliśmy się o tym dzisiaj, prawda, bo do tej pory tego nie było. Chcemy, żeby, ja tu ostatnio pozwoliłam sobie przeczytać wizję rozwoju miasta na najbliższe lata. Tam są takie zdania, że Starechowice to będzie miasto tętniące życiem, będą ściągać ludzie do nas z okolicznych miejscowości, tak, świetnie będzie. Ja bym chciała. Ja wierzę. Ja wierzę w tą wizję i ja bym chciała, żeby ona taka była. Tylko ja się tak zastanawiam, czy jak ci ludzie rzeczywiście przyjadą i okaże się, że ten żłobek jest jeden, a za żłobek prywatny trzeba, bo do tej pory ceny oscylowały nawet 750 zł, to ja panu powiem na moim przykładzie. Ja chciałabym mieć trzecie dziecko. No i pewnie bym miała, tak? Ale sobie myślę tak, no mam pracę, no musiałabym z tej pracy zrezygnować, ale chciałabym jak najszybciej do niej wrócić, bo lubię swoją pracę. No wcześniej opiekowała mi się dziećmi mama, no teraz z racji wieku już nie może. Więc ja sobie kalkuluję, zarabiając 2000 zł, 700 zł muszę wydać na żłobek. Czy mnie opłaca się wrócić do pracy za 1400 zł, jeśli siedząc w domu za trójkę dzieci dostanę 1500? No wie pan, o to chodzi, że mnie wydaje się, że właśnie to ci ludzie, te matki. Ja analizowałam też strukturę bezrobocia u nas i ja się cieszę, że to bezrobocie spada. Natomiast zwrócił moją uwagę tam taki jeden czynnik, kobiety wracające do pracy po urodzeniu dziecka. Ja bym, momencik, bo stracę wątek, panie prezydencie. I naprawdę jest bardzo dużo kobiet, ja nie powiem teraz faktycznie ile, bo bym musiała to wymyślić i skłamać, ale naprawdę jest bardzo duża liczba kobiet, które nie wracają do pracy po urodzeniu dziecka. Być może właśnie dlatego, że kalkulują sobie tak jak ja, że gdzieś ich na to nie stać, tak, żeby 700 zł za żłobek zapłacić i wolą zostać w domu.
I a być może, gdyby miały tą możliwość, no bo jeśli ktoś wraca do pracy, jeśli matka pracuje, ojciec pracuje, no to na logikę wiadomo, że ktoś z tym dzieckiem mają opiekę, czy to jest opiekunka, czy to jest... Nie wracają te osoby, które nie mają z kim tego małego dziecka zostawić. Nie wracają dlatego do pracy. A mówię, przy obecnych kosztach, panie prezydencie, żłobka i przy obecnych zarobkach, no ja jestem nauczycielem. Zarabiam, słyszę kokosy ogromne. I z przykrością stwierdzam, że nie stać byłoby mnie na posłanie dziecka do żłobka publicznego za takie pieniądze. Także no fajnie, że takie coś powstało. Cieszę się, że na te 2 lata zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Czy rzeczywiście tych dzieci tam nie będzie, czy nie będzie zainteresowania, bo może się okazać w drugą stronę. I ja myślę, że to właśnie przyciąga, panie prezydencie, praca, ale też możliwości, że ja mam to mieszkanie, tak? Dlatego mówimy też o tych mieszkaniach. Przyjeżdżam do miasta, mam mieszkanie, mam żłobek, mogę iść do pracy. A tak to bym może przyjechała, ale jak żłobka nie ma albo jest za pół mojej wypłaty, mieszkania po ceny w ogóle z kosmosu, nie wiem, podziwiam ludzi, których stać na wynajem, no to nie idźmy w tą stronę, bo to nie, jakby nie jest kompatybilne moim zdaniem z tą wizją, którą ja przeczytałam i która mi bardzo się podoba i ja liczę na to, że ja w 2027 otworzę oczy w takich Starachowicach. Bardzo bym chciała, ale działania muszą iść na wielu polach w tym kierunku. Ja, szanowni państwo, się wyłamałem, dlatego że państwo poruszyliście wątki też poboczne, które kompletnie nie mają w związku z konsultacjami, dla których się dzisiaj tu spotkaliśmy, ale obiecuję, że już nie będę się odnosił do takich wątków, które kompletnie nie są związane z tym, o czym przyszliśmy tu dyskutować. Czy ktoś z państwa chciałby dodać coś w sprawie? To znaczy ja bym konkretnie tych mieszkań, bo ja od strony praktycznej... A propos tego budynku... Tak, budynku 11, bo tak, no wiemy, że to zakładamy, powstaną te mieszkania. Z jednej strony mamy środowisko szkolne, z drugiej strony mamy mieszkańców. Ile tych mieszkań i w jakim standardzie? Bo na dzień dzisiejszy to mamy na każdej kondygnacji jeden węzeł sanitarny, prawda? Czy to ma być na zasadzie, że to będą wydzielone mieszkania w poszczególnych salach i z toaletą na piętrze? No bo chyba raczej tam w podwórku jakiejś Sławojki nie będziemy stawiać, prawda, żeby tego. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, no taki standard, no to chyba powinniśmy już dawno o tym zapomnieć, tak? No i tylko chciałem zapytać, nie powinno być to tajemnicą, mniej więcej państwa kalkulacje na jakim poziomie oscylują, jeżeli chodzi o... Nie zlecaliśmy analizy, dlatego że tak jak mówiłem wcześniej, w pierwszej części swojej wypowiedzi mówiliśmy o tym, że pierwszą propozycją był zespół szkół zawodowych numer 3 i to mieliśmy jakby zanalizowane, jeśli chodzi o koszty, działalność, funkcjonowanie. Drugą propozycją były mieszkania, których jeszcze nie analizowaliśmy, jeśli chodzi pod kątem technicznym i finansowym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że byłby to ogromny koszt w stosunku do tej operacji związanej z zespołem szkół zawodowych numer 3. Czy jeśli mogę zadać pytanie, pani dyrektor, bo pan prezydent mówi o 20 salach, że 20 sal zostaje niezagospodarowanych, tak? I tutaj jest problem, no to i logiczny jest, że nie będziemy utrzymywać 20 sal, ale pani nam rozrysowała plany, mamy też tutaj plany, panie nauczycielki mają i zostaje nam jedno piętro z 8 salami, tak? Uwzględniając potrzeby dzieci, bo zapomnieliśmy tutaj o tym wszystkim, że dalej nie będą miały tej świetlicy, dalej będą miały problemy z ilością sal, tak? Więc no jak to jest, że pani rozmawiając z nami mówi, że jedno piętro, a tutaj nagle okazuje się 20 sal? Ja muszę tyle sali jest w budynku gimnazjum. No tak, no ale powiedziała skrzydle. Pani, że nie zmieścimy się w samym budynku starej jedenastki, albo jeśli przeniesiemy się całościowo do gimnazjum, to też nie zmieścimy się w samym budynku gimnazjum. Znaczy tak, zmieścić się, zmieścimy, tylko teraz jeszcze raz jak analizowałyśmy wszystko, to tak, tracimy, jeżeli się przeniesiemy do gimnazjum, tracimy stołówkę, tracimy świetlicę, stracimy salę zabaw i jeżeli chcielibyśmy zapewnić lepsze warunki na świetlicę, to zagospodarowujemy na pierwszym piętrze kolejne 2 sale. Czyli de facto w tym momencie przeniesienie całkowicie się do gimnazjum nie poprawi nam też całkowicie naszej sytuacji, bo ilościowo sal nie będzie więcej.
Kwestia, to co było rozważane wcześniej, że zostają piony, czyli zostaje sala 65 i góra, to jest wtedy rozwiązanie pełne, rozwojowe. No właśnie, panie prezydencie, bo tam naprawdę jest bardzo mało sal w tej części, to co ja zaproponowałam. I odchodzą nam koszty przeniesienia, no bo co zrobimy ze stołówką, ja się zastanawiam. Patrzmy na tą szkołę podstawową numer 11, tak? Aha. Stary budynek, aha, z łącznikiem, to są 22 sale lekcyjne. Tak? To są 22 sale lekcyjne, do tego dochodzi tak, biblioteka, czytelnia, świetlica, jadalnia i sala zabaw. Daje nam to w efekcie 27 pomieszczeń. Tak, i do czego, czego miałoby służyć pierwsze i drugie piętro w gimnazjum? Znaczy, nie. W tej chwili stary budynek, tak, i biorąc pod uwagę, gdybyśmy zagospodarowali obecny gabinet dyrektora i to, co mamy w tym, to daje nam suma summarum 22 sale lekcyjne i 5 sal, czyli 27. Gdybyśmy takich nielekcyjnych, czyli biblioteka, świetlica. Do końca łącznika. Tak, do końca łącznika. Jeśli zostawiamy prawie cały stary budynek, a bierzemy cały nowy gimnazjum plus nasz łącznik, to dostajemy, no bo gabinet dyrektora wtedy musi zostać w tym miejscu, w którym jest. Zostaje nam tam, jest 24 sale lekcyjne i zostaje nam świetlica i biblioteka. I w tym momencie, no to tak wygląda. Jeśli bierzemy nowy budynek gimnazjum, łącznik plus ten pion, o którym pani Sylwia mówiła, no to wtedy zachowujemy świetlicę, jadalnię, salę zabaw, czyli to, gdzie dzieci spędzają młodsze czas do popołudnia. Plus zostają nam tam dwie informatyki, których nie musimy przenosić. I wtedy mamy dwie sale do wykorzystania po informatykach w gimnazjum. To uściśle. Czyli do końca, najpierw pierwsza wersja. To jest ta trzecia wersja, o której do tej pory żeśmy nie rozmawiali. Do pierwszej. Czyli tak, pierwsza wersja to jest stary budynek jedenastki. Plus łącznik. To mamy 22 sale lekcyjne plus te inne. Plus 5 takich typu biblioteka, jadalnia, świetlica. I czy to zapewnia funkcjonowanie właściwe szkoły? Nie. Słucham? A nie, no z halą oczywiście, tak? Z halą, sportową. Czego wtedy brakuje? No o hali no, to ja już znowu nie poruszam. Zostajemy w budynku gorszym, które wymaga gruntownych remontów. Ale no, jeśli wersja druga, gimnazjum plus tylko łącznik. Czy to wtedy wystarcza? Nie mówię już o warunkach takich, jeśli chodzi o poprawę sali i tak dalej, tylko czy... Jeśli chodzi o sale lekcyjne, panie prezydencie, czy ta druga wersja typu gimnazjum i łącznik, ilościowo mniej więcej zostaje to samo, ale tracimy na świetlicy. To jasne. Najlepszym rozwiązaniem, jeśli już chodzi o ilość sal, to jest załóżmy wtedy budynek gimnazjum, łącznik plus ten pion, to co Sylwia mówiła. Tak, tylko wtedy ten budynek dawnej jedenastki... Zostają nam 12 sal lekcyjnych. Staje kompletnie niefunkcjonalny, dlatego że mamy nadal ten korytarz przecież przeznaczony dla jedenastki, natomiast te dwa jakieś takie pawilony dla czegoś nie wiadomo czego. Znaczy to jeden by został, ten, który jest wzdłuż ulicy Leśnej. To jest 12 sal lekcyjnych. Tak, tak. No. Tak. Tak. I co tam wtedy? I teraz tak. 22 sale lekcyjne wystarczają na funkcjonowanie, tak? Szkoły. Bo czy w tym budynku, czy w tym, to będzie 22 sale lekcyjne, jako lekcyjne dydaktyczne. Natomiast w naszym starym budynku jest, tracimy, co tu dużo mówić, stołówkę, kuchnię. To ja nie rozumiem, szanowni państwo, tak naprawdę teraz, czemu, gdy była propozycja dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, to skąd się wzięło tak duże zamieszanie? Dlatego, że wszystko to, o czym państwo mówicie, byłoby zabezpieczone, mielibyśmy pieniądze na remonty w Szkole Podstawowej nr 11, mielibyśmy pieniądze na inwestycje, mielibyśmy wreszcie zadbaną szkołę, a w tej chwili ani nie mamy... No hala byłaby tak. Hala panie prezydencie. Nie, no tak, to prawda. Hala byłaby wspólna, a nie tylko i wyłącznie jedenastki. I teraz w panie tej prezydencie. Chwili, ale teraz tak, no, tak jak zapowiadałem i mówiłem, nie będzie tak, że szkoła podstawowa nr 11 dostanie dwa budynki.
Dlatego, że nie ma takiej potrzeby. No to dlatego mówiłem o tym, że są dwa warianty. Z łącznikiem, gdzie wystarcza na zapotrzebowanie szkoły, gdzie są 22 sale lekcyjne, czyli stara jedenastka z łącznikiem, lub całe gimnazjum numer 3 z łącznikiem, gdzie w sumie byłoby chyba 25 czy 7 sal lekcyjnych. No wtedy nie ma stołówki, tak? Wtedy jest catering. To rozmawialiśmy to o tym. To też nie do końca, panie prezydencie. Rozmawialiśmy o tym na miejscu. Rozmawialiśmy o tym na miejscu u państwa w szkole, jak mieliśmy wizję lokalną. Z tym, że ja już też rozmawiałam na ten temat z paniami z sanepidu. Jadalnia, w której jest catering, musi spełniać takie same warunki jak kuchnia, czyli musi być zaplecze, dostarczane pożywienie, musi być to miejsce do wydawania. No nie da się tego, no powiedzmy, przeznaczamy załóżmy tu, gdzie świetlica i sklepik, robimy tu w jakiś sposób, ale w tym momencie sale lekcyjne musimy przeznaczyć na świetlicę. Wydaje mi się, że przy 28 salach lekcyjnych bylibyśmy w stanie wygospodarować taką przestrzeń na miejsce do wydawania posiłków. Wtedy nie mamy 28, wtedy mamy 24 plus... Z łącznikiem, tak. 24 w gimnazjum, plus świetlica i biblioteka, ja to wliczam, czyli 26. Bez łącznika. A bez łącznika, my mówimy z łącznikiem. Nie, 22 sale lekcyjne są w samym budynku gimnazjum no numer 3. Później gimnazjum, które zajmowało gimnazjum, łącznie z łącznikiem, tak jak wcześniej było, gimnazjum miało 28 sal. Tak, ale te podzielone. Ale no tak, bo to są... Nie mówiłem w tej chwili o wielkości tak. Podzielone czy nie. No. Nie, bo to tą nie, salę... To znaczy ta dyskusja idzie nie w tą stronę, ale proszę pani, kwestia rozdzielenia sali 28 czy 27 oczywiście można dyskutować. Natomiast w szkole są różnego rodzaju zajęcia. Niepotrzebne też wszystkie sale są 60-metrowe i tak dalej. Są sprawy związane z nauczaniem indywidualnym, różnymi rzeczami. I w tej chwili no, za bardzo w jakieś takie techniczne sprawy, mnie się wydaje, uderzamy. Jeszcze jest, szanowni państwo, jedna rzecz. Bo w budynku gimnazjum numer 3, o którym mówimy, są jeszcze przestrzenie na korytarzach, gdzie można je zagospodarować tylko robiąc ścianki działowe na to, żeby wygospodarować kolejne pomieszczenia na kolejne sale lekcyjne, gdyby była taka potrzeba. Przy czym no, ścianka do tego, żeby stworzyć salę, kosztowałaby bardzo drobne pieniądze, więc gdyby była potrzeba, to techniczna możliwość, patrzyliśmy, jest taka, tylko że nie było takiej potrzeby, dlatego że żadna z tych szkół nie potrzebowała takiej ilości sal lekcyjnych. Czy ja mogę coś powiedzieć? Moje nazwisko Skorzyńska Małgorzata, jestem nauczycielem w szkole podstawowej numer 11. I tutaj ważne jest zwrócenie uwagi również na to, że korzystamy z pracowni w gimnazjum fizycznej, chemicznej, geograficznej i biologicznej. I dzieci chodzą tam na zajęcia. Te pracownie są nam po prostu potrzebne. Jeżeli nie będzie ich w szkole podstawowej numer 11, no to dzieci bardzo dużo stracą. Jest to bardzo ważna, wydaje mi się, informacja. Była wspomniana przez panią dyrektor tutaj, że taka pracownia będzie musiała powstać. To na pewno są wtedy ogromne koszty. Tam pracownia, państwo pewnie byliście i widzieliście, jest świetnie wyposażona, ma zaplecze, jest w formie auli, więc dzieci naprawdę mogą skorzystać. Mogą również wykonywać doświadczenia, bo stół jest bardzo duży i mogą to robić. Natomiast potrzeby szkoły podstawowej 11, to jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że uczą się dzieci niepełnosprawne. I tam również potrzebują salki właśnie do takich zajęć indywidualnych, kiedy muszą w ciszy, w spokoju popracować z jednym nauczycielem. Jest im to po prostu potrzebne. W tym momencie mamy malusieńką salkę, która jest do tego przystosowana i nieprzystosowana aż tak, żeby mogły korzystać, odbywać te zajęcia w sposób taki komfortowy i taki, żeby no, na przykład ćwiczą dzieci na WF-ie na korytarzu i niestety zakłócają spokój wtedy w takiej salce. Więc rozważając te koncepcje, które tutaj były poruszane, bardzo prosimy zwrócić uwagę również na to, że no, ciężko jest coś dzieciom dać, wprowadzać ich do tych sal i raptem im to zabrać, odciąć i
pozbawić ich możliwości takiej pracy. Szanowni Państwo, w tej propozycji, którą składaliśmy, związanej z przeniesieniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, jakby założeniem i podstawą do tego było stworzenie pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej na miarę szkoły XXI wieku w szkole podstawowej nr 11. Tak, jest miejsce, ale one już są salach, gotowe, które... panie prezydencie. Tak, tylko teraz trzy sale, które mamy wykorzystane w budynku, którym jest 22 sale lekcyjne i które trzeba utrzymać za 100 tysięcy złotych rocznie, to połowa kosztów rocznych byłaby przeznaczona na to, żeby w jednym roku zrobić pracownię w innej części szkoły, a później przez kilkadziesiąt lat tego kosztu związanego z utrzymaniem budynku gmina nie musiałaby pokrywać. I to jest ta drobna różnica pomiędzy jedną a drugą propozycją. Ja wrócę jeszcze do tych sali, bo liczycie tam Państwo sale te podzielone językowe. Tutaj Pani Jedynak mówi, że nie będziemy o wielkość sali. Tylko moje pytanie brzmi tak. Dlaczego te sale zostały podzielone przez ówczesnego dyrektora? One zostały podzielone dlatego, że to były sale językowe, gdzie grupy dzieci w gimnazjum były na językach podzielone na grupy. W tym momencie ja dzisiaj rozmawiałam z panią, która uczy języka w szkole podstawowej 11. Ma 23 dzieci i mówi, że to jest w ogóle nieporozumienie, bo w takiej grupie dzieci nie da się dobrze nauczyć języka. Więc w tym momencie, jak panie prezydencie, jak te dzieci nasze miały zawsze, tak, w całości ten język, nie ma podzielonych, więc nam te małe sale nie są potrzebne, wręcz przeciwnie. Nam potrzebna jest tam duża sala, żeby te zajęcia językowe się odbywały tak, jak potrzeba. Ja po prostu, wie pan co, ja mam takie wrażenie teraz, że... Nie ma żadnych technicznych przeszkód, żeby to zrobić, dlatego, że to analizowaliśmy akurat i w każdej chwili, w ciągu kilku dni jesteśmy w stanie te ścianki działowe, które zostały zabudowane, wyburzyć po to, żeby były większe sale lekcyjne. Ale to już wtedy nie mamy tam czterech sal, tylko liczymy teraz, tak, jakby było niepodzielone. Miejsca do zagospodarowania. A w tamtym miejscu, a jak podzielimy, wyburzymy, no to mamy już tych sal mniej. Analizowaliśmy to i druga sprawa, to w stanie bardzo szybko zrobić. Wie pan co, panie prezydencie, ja pamiętam jak dziś, jak rozmawialiśmy w grudniu i pamiętam i koniec tych konsultacji. Pamiętam jak pan powiedział takie zdanie, nie będzie innych propozycji, ale propozycja jeden albo dwa, czy tam A czy B. W tym momencie ja z tego, co ja wywnioskowałam, to rozumiem, że ta propozycja druga jest praktycznie nierealna. Czyli ja mam rozumieć tak, realna, że pan dał nam... ciężka w realizacji. Czyli, no właśnie, pan dał nam propozycję jedną, która z góry była wiadoma najbardziej, że tak powiem, dla państwa najlepsza z państwa punktu widzenia. Natomiast ja mam wrażenie, że ta druga propozycja to była rzucona po prostu ad hoc. Pewnie nie wejdą w te chałupy. Nie, no, tak, że co chwila ja muszę podejmować decyzje, gdzie często musimy realizować inwestycje, które są jakby trudne z założenia, tak? I takich tematów, którymi się co chwila zajmujemy, gdzie no, wydawać by się mogło, że to jest rzecz niemożliwa do realizacji, to jednak później z biegiem czasu udaje mi się je realizować. Gdy no właśnie, przychodziłem, więc... to do... A, to nie będę wątków położył. Czy możliwe by było do realizacji to? Bo ja myślę, że to, tak jak mówię, by było najmniej generowało koszty, bo wtedy mamy jadalnię, tak, zostaje tam. Czy możliwe byłoby, panie prezydencie, to do realizacji, że rzeczywiście te długie korytarze odcinamy, są trzy piętra, jest wejście od ulicy, od Lidla tam, tam jest klatka schodowa z tamtej strony. To rozwiązanie, o którym mówiłem, albo tu, albo tu. Włączyło się, działa. Piotr Ambroszczyk. Jestem też rodzicem dzieci, które chodzą do szkoły nr 11. Szanowni Państwo, rzeczywiście padło tu wiele dobrych pytań, dobrych obaw również. Natomiast przysłuchuję się od jakiegoś czasu temu dialogowi, tej rozmowie. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że nie do końca Państwo chcecie wysłuchać, co prezydent ma do powiedzenia i chyba odwrotnie. Pan prezydent też ma swoją koncepcję, stara się być elastyczny. Drodzy Państwo, są dwie tak naprawdę fundamentalne rzeczy. Możliwości techniczne są takie, że zarówno w koncepcji pierwszej, czyli w budynku SP11 z łącznikiem,
szkoła spokojnie się zmieści i przy tendencji demograficznej, póki co na najbliższe lata, gdzie dzieci będzie ubywać, musimy się liczyć, Szanowni Państwo, z pustymi przestrzeniami i dodatkowymi kosztami. Pan prezydent powiedział, gmina świadomie w długofalowej polityce zdecydowała się na utrzymanie wszystkich szkół, żeby nie likwidować, bo jest nadzieja, że być może demografia się poprawi, że będzie więcej urodzeń. Opracowujemy teraz też długofalowe plany na rozwój Starachowic. Drodzy Państwo, statystyki są nieubłagane. Za 20 lat w tym tempie przyrostu naturalnego ujemnego w Starachowicach będzie 30 tysięcy ludzi, jeśli tego nie zahamujemy. Więc zastanówmy się też, czego my chcemy, drodzy Państwo. Chcemy miasta na skalę 50 tysięcy czy na skalę 30? Więc, drodzy Państwo, właśnie musimy we wszystkim razem wspólnie się włączyć i wspólnie pracować. Każdy z nas, wszyscy jesteśmy rodzicami bądź nauczycielami tutaj zgromadzeni, no prawie, i każdy z nas troszeczkę inaczej postrzega pewien problem. I każdy z nas ma po części rację, ale drodzy Państwo, to tak naprawdę prezydent jest organem wykonawczym, który będzie bezlitośnie co 5 lat rozliczony z tego, co zrobił albo co nie zrobił. I drodzy Państwo, jak on uwzględni wszystkie postulaty mieszkańców, to i tak będzie grupa, która mu powie, tego nie zrobiłeś, tego nie zrobiłeś, jesteś do kitu, bo takie są nieubłagane, ale już mówię teraz o szkole. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że lokalizacja numer 2, czyli przejście 11 do budynku gimnazjum, a w zupełności by rozwiązało wasze problemy. Zobaczcie, jest ogromny hol artystyczny, który można zaadoptować na stołówkę. Słuchajcie, nie są jakieś ogromne koszty, żeby przebudować. Jest tylko kwestia też, drodzy Państwo, część z nauczycieli jest po prostu zasiedziała, ma swoje sale, które ma wygłaskane od lat, no i szkoda by je zostawić, przejść w inną lokalizację. I powiedzcie sobie uczciwie, ja nie pytam, nie proszę nikogo o wypowiedź, ale tak sami przed sobą Państwo pomyślcie, na pewno część takich odpowiedzi by padła pewnie pozytywnych. Drodzy Państwo, tak jak prezydent powiedział, sytuacja jest bardzo płynna, zmienia się kilkakrotnie. Często przez niezdecydowanie nasze tracimy jako gmina pewne możliwości, pewne szanse na złowienie dodatkowych pieniędzy. To, co było realne na jesieni, w tym momencie już jest historią, ale no być może pojawi się następna szansa. Tylko, drodzy Państwo, ważne jest to, żebyśmy my wypracowali decyzję, wspólną, dobrą decyzję. Jeszcze tylko jedna informacja, Szanowni Państwo, odnośnie tych żłobków, o których Pani mówiła, oglądają naszą transmisję osoby, które odpowiadają za żłobek, i tutaj sprostowanie. Cena za utrzymanie dziecka w żłobku, którą rodzic płaci, to nie 750 zł, jak tu było powiedziane, tylko 399 zł, rere cum cum. I w przypadku jednej grupy to dofinansowanie będzie umożliwiało dla 18 dzieci bezpłatne korzystanie przez 2 lata. I w przypadku drugiej grupy również to dofinansowanie będzie możliwe, żeby można było nieodpłatnie dziecko zapisać do żłobka. A żłobków nie było, tak jak Pani powiedziała, uwaga, żłobek nie jest niepubliczny jeden w Starachowicach, tylko około 5 w tej chwili. I po to, nie we wszystkich pięciu, w niektórych jest więcej, w zależności od tego, w którym mówimy. Ale nie jest tak, że jest jeden niepubliczny żłobek w Starachowicach, tylko ta długofalowa strategia, którą przyjęliśmy, sprawiła, że tych żłobków jest więcej. Ale wracajmy już do tego tematu głównego. No to jak już jesteśmy przy tych niepublicznych placówkach, to ja też mam pytanie, bo my tak skrupulatnie tu te sale liczymy, co do jednego, żeby nam czasem nie zostało chociaż jednej. Czy też tak skrupulatnie były liczone sale dla szkoły społecznej? Ile sal, ile jest oddziałów w szkole społecznej, a ile sal jest? Jeżeli chodzi o szkołę społeczną, to my tych skrupulatnie sal nie liczymy, ponieważ tam jest taki jeden niuans. Tam uczniowie płacą 600-700 zł co miesiąc czesnego i po prostu... Mogą się rozbijać mogą, po salach. Tak, wie bo Pani, płacą. Mogą się. A dzieci, które nie płacą, w to czym? Nie, wie Pani, nie o to chodzi. Ja no, mogę powiedzieć, ale niech Pani...
No to, czyli mieliśmy kolejnie zrobić, wynająć pół budynku szkole społecznej. A szkoła społeczna ma, można powiedzieć, w tej chwili będzie miała w tym budynku gimnazjum, jeżeli tam powstanie również liceum. Czyli można powiedzieć, że liczba sal do dyspozycji szkoły społecznej będzie równa liczbie oddziałów tej szkoły społecznej. Jak pani wie, licea będą dwuciągowe przez kilka lat. Także no, przeanalizowali ten temat i po prostu doszli do wniosku, że takie mają potrzeby. Żadna nasza jednostka po prostu nie jest ograniczona w tej sytuacji w jakichś swoich potrzebach lokalowych. To możemy za 2000 zł weźmiemy ten nasz budynek. Tak, przeanalizować, za ile państwo nam wynajmiecie ten budynek. Zachęcamy do złożenia oferty na to, żeby wydzierżawić budynek gimnazjum nr 3. Bardzo chętnie rozważymy. Myślę, że możemy mówić o takiej stawce jak szkoła społeczna w przypadku budynku gimnazjum nr 2. Za podobną powierzchnię to jest chyba 5000 zł miesięcznie. Nie pamiętam w tej chwili, ile to jest dokładnie, ale oczywiście, gdyby pani miała taką ochotę, proszę złożyć taką ofertę. Bardzo chętnie się przychylę, dlatego że koszt utrzymania tego budynku to jest około 100 tysięcy złotych rocznie. Ile pan mówi? 4000? Nie pamiętam w tej chwili, ale można to sprawdzić. To państwo złożycie ofertę, a my ją rozpatrzymy i myślę, że będzie to rozpatrzone pozytywnie. Także a wracając zachęcam. Jeszcze, panie prezydencie, mam takie pytanie. Biorąc pod uwagę, czy wariant 1, czy wariant 2, wszystko jedno, gdzie by to było, będą to koszty przenoszenia, przemeblowania, malowania, demontażu. Czy możemy liczyć na, czy to będzie taki, czy taki pomysł na dodatkowe fundusze? Bo nie ukrywam, remonty trzeba będzie czy tak, czy siak przeprowadzić. W przypadku przeniesienia do, gdybyśmy, to znaczy w tym przypadku, który wtedy rozważałem i jakby miałem skalkulowane, to miałem policzone, bo wiedziałem, z czego pieniądze będę mógł wziąć na remonty w szkole podstawowej nr 11, na przeniesienie pracowni, na wybudowanie bazy sportowej i tak dalej, tak? Bo miałem źródło finansowania. W tej chwili nie mam źródła finansowania na te inwestycje przy propozycjach, które zostały. Dobrze, a pomoc taką na przykład techniczną, czyli ekipę lub... Zawsze można liczyć. Coś w tym rodzaju. Ponieważ, proszę państwa, troszeczkę my z koleżanką myśmy to już miliony razy przeanalizowały te plany. Ja pozwolę sobie podsumować, a myślę, że jeszcze wrócimy do tematu państwo, Rada Szkoły i zastanów się nad tym. Z moich obliczeń, łącznie z tym, że pomijam te cztery małe salki, liczę jako jedną dużą. Podsumowanie takie. Wariant pierwszy, o którym wspominał pan prezydent, czyli stara szkoła plus łącznik. Daje nam 22 sale lekcyjne, ewentualnie tutaj jeszcze można by plus 5 pomieszczeń typu biblioteka, czytelnia, świetlica, sala i jadalnia, tylko, czyli to co mamy, plus tam jeszcze dodatkowy ten gabinet dyrektora, daje nam to w sumie 27. Druga propozycja, czyli gimnazjum plus łącznik, przeliczam te już te małe na jedną, to daje nam 24 sale plus jedna świetlica plus jedna biblioteka i myślę, że nad tym należałoby przeanalizować. Stracimy bez stołówki. No właśnie co, ze stołówką? No bo wtedy nie, bo pani sanepidy powiedziała, wtedy stołówka... No to znaczy teoretycznie nawet gdyby, to wtedy z tych 24 musimy odjąć jedną salę na zrobienie jakiejś jadalni i jeśli te dwie propozycje wchodzą tylko w grę, no to trzeba przeliczyć zyski i straty z obydwu. Dziękujemy państwu za udział w spotkaniu i mam nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy ostatecznie zdecydujemy, którą wersję wybrać, a z kolei państwa będę prosił o to, żebyście państwo też przekazali, przemyśleli, która z tych dwóch opcji jest dla państwa bardziej korzystna.